lecieć. Dzień koszowania na ostatnią 500, czwartą. Jest to 9 lot. No i w sumie możliwe, że jest to taka ostatnia okazja do tego, żeby się pochwalić wynikami do tej pory. Jestem na 5 miejscu w oddziale, jeżeli chodzi o tradycyjne. Bodajże też na 5 oddziale, jeżeli chodzi na 5 miejscu w oddziale, jeżeli chodzi o typowanie. Krasy był wysoko jako lotnik. O. Przełykanie śliny. No i chyba syna Krasego sobie odpuszczę dzisiaj na koszowanie. No ale wracając do tematu, to Krasy był bardzo wysoko. Bodajże był chyba 5 albo 6 lotnikiem. Też do 5 albo 6 lotu. No ale zgubił na ostatniej 500-ce, zgubił konkurs i na takim krótkim locie z Jaworzna zgubił konkurs i tam już spadł, jest chyba w pierwszej 20-ce, bo nie ma tych dwóch konkursów, ale tak się wysoko w miarę trzyma z racji tego, że on miał trzy szpicowe konkursy. Szpice to ja liczę właśnie na 5% z całej puli. Jeżeli tam konkurs się liczy na 25%, niektórzy na 20%, no ale większość na 25%, to ja pierwsze 5% gołębi w oddziale liczę jako szpicę. Tak sobie przyjąłem, to jest mi potrzebne u mnie do selekcji gołębi. Jeżeli was ciekawi w sumie taka tabela do selekcji gołębi w moim przypadku, to dajcie znać w komentarzach, postaram się nakręcić jakiś odcinek. No to Krasy siadł 3 razy w szpicy, był 10 w oddziale, 17, 41, na rejon był też 12, no i to jeszcze z takich lotów właśnie 500 km, więc ma bardzo dużo punktów, stąd jest w oddziale też na przodzie, jeżeli chodzi o lotniki. No i ma finalnie 6 konkursów po 8 lotach. To samo tutaj z 2018 roku, mój ciemny. Ostatnio siadł 9 na oddział i też ma 3 loty ze szpicy, że tak powiem. No a reszta to takie przeciętniaczki. Tutaj po braciach, czy 2013, czy 2014 syn. 5 konkursów. O, a ten sam jest właśnie, z którym miałem problem z tym wolem. Przytrzymałem go tydzień wtedy właśnie, nie poszedł na lot. Dostał tabletki. Siedział tydzień, odpoczął, no i odwdzięczył mi się, bo jak wsadziłem go później na lot, to przyjął mnie pierwszy na gołębnik, a wtedy akurat też miał jeden lot szpicowy, a w sumie to chyba ma 3 albo 4 konkursy, ale on 2 loty sobie odpuścił, w ogóle nie wziął w nich udziału. Jeżeli chodzi o roczniaczki, no to z tych ciężkich lotów, o, ten samczyk od mojego kolegi Andrzeja, on ma 11 lotek w jednym i drugim skrzydle, bo to jest taka przypadłość rodziny jego. To jest czysty gołąb od mojego kolegi Andrzeja. Dostałem go w tamtym roku i on mi właśnie tutaj, te 2 loty były takie ciężkie i on domknął mi 7. To mnie w sumie uratowało, bo no nie ukrywam, że te 2 ostatnie loty takie były, nie miałem najlepszych serii, bo w sumie to chyba nawet byłem 4 w oddziale, ale spadłem po prostu. O kurde, kolejny roczniak mam. No już się zastanawiam teraz, czy go dać. To jest wnuk Krasego, jest na 4 konkursach. Też koszuję go na 500, nie cackam się z nim. Syn Krasego, też go chyba dzisiaj nie zakoszuję, ale on też ma około 4 konkursów. Tylko pochwaliłem go kiedyś na filmie i od tego czasu się zwiesił. I lipa. No i tu jest dużo roczniaków. Ten stary gołąb w tym roku, totalne dno, ani jednego konkursu. Ten płowy też bez szału, poprzednie lata bardzo fajnie leciał. W tym roku 2 konkursy.
no to bardzo, bardzo słabo. Jeżeli chodzi o samce, no to w sumie tak, to są dwa moje najlepsze samce. Ten ciemny, no i krasy. O, i w sumie tak, na trzecim miejscu będzie ten samiec. Czyli to są ptaki z dwóch moich wiodących linii. A może kiedyś wam opowiem o tych ptakach, ale dzisiaj już nie będę zanudzał. Przejdę zaraz do samic i opowiem wam o samicach. No i jestem u samic. Samice się tutaj już zregenerowały, no zresztą dzisiaj dzień lotów, to one są nafaszerowane. Chcą się parować, już tu do mnie widać, doskakują. Już tu jedna widziałem, w rogu siedziała. Jedna tutaj miała jajka, ale w sumie zginęła mi na tym locie. Ale jak miała to jajko, to nie zabierałem, po prostu ona sobie sama tutaj siedziała. Fajnie mi szła, ale mieliśmy ciężki lot i... No i poległa niestety. Z ostatniego lotu brakuje jednego gołębia i to jest właśnie ona. A szkoda, bo to samica z 2018 roku jeszcze mogła coś pokazać. A widzicie, babcia już tutaj zaczyna gruchać, ale właśnie. Jeżeli chodzi o samicę, to moją najlepszą samicą to jest samica od Krasego. Miała też 3 loty szpicowe. Też ma 6 konkursów. Kilka razy właśnie tak fajnie się zdarzało, że ona po prostu z Krasem razem siadały i praktycznie w tym samym czasie. I to też wpływa na to, że jednak jak tak równo sobie weszły do celi i jedno drugie fajnie przywitało, to miały po prostu lepszą motywację na kolejne loty. No i w sumie te wyniki się zaczęły troszeczkę psuć w momencie, kiedy albo jedno, albo drugie, albo jedno przyleciało wcześniej, drugie później, i tak się zaczęły tasować. Od tego momentu właśnie też zgubiłem mi ten konkurs. Obok jest ta samica z tamtego roku, co ona mi tak szpicowo siadała, była pierwsza, trzecia, piąta na sekcję. W tym roku troszeczkę gorzej, ale ma też około 4 konkursów. No i o, ta samiczka. A, pamiętacie ją może na początku roku. Chciałem ją sparować z Krasym, też mówiłem, że jedna z lepszych samic i w tym roku też to potwierdza. Ona od młodego fajnie leciała, ona na roczną miała 6 koszowań, 5 konkursów, w tamtym roku miała 9 konkursów. A już nie pamiętam, chyba 11 koszowań. No ale w tym roku już ją bardziej tutaj nie będę oszczędzał, pewnie ją sadzę też na maraton. No pomyślimy jeszcze, ale do tej pory też ma 6 konkursów. A reszta różnie, w zależności. Ale z reguły, no jest chyba, o, ta połowa, ale to z nią, ja wtedy koszowałem, nie wiem, pamiętacie film, jak mówiłem, że nie będę koszował rocznych na 500-kę. Bo mi się samice nie podobają, no to ją zakoszowałem, bo stwierdziłem, że jeżeli coś ma, jeżeli ma jakąś niewydolność zdrowotną, no to po prostu lot to zweryfikuje, ale przyleciała. Tylko że ona nie robi po prostu szpicowy, ona w ogóle nie robi konkursów, ale przylatuje, więc nie jest z nią tak źle, bo damy jej szansę, to młody gołąb. Nie jest dużo ptaków, które zarocznego, Krasy też w sumie zarocznego miał chyba jeden konkurs. Ale na dwulatka już jak uderzył, to miał w sezonie 10 konkursów, z tego trzeci był na oddział raz. W tamtym roku miał taką przypadłość zdrowotną, ale i tak zrobił 8 konkursów, no w tym roku już ma 6, a jesteśmy po, no teraz koszuje dzisiaj na 9 lot, także jeszcze będzie miał szansę się wykazać. Tą połową roczną samicę lubię, ona tak zawsze tutaj tańczy, jak się jeszcze tak zasymuluje samca przygrucha, to... A zresztą tu więcej samic tutaj pocącowuje. Ja to akurat mi się podoba. Lubię takie, jak to się mówi, przyświatne gołębie. To by było na tyle. Trzymajcie kciuki. Jutro lot 500 km. Wiatr się zapowiada w ogon. Także koszuję dzisiaj wszystkie roczniaki. No ten tydzień, te 2 tygodnie teraz będą bardzo ciężkie. Mieliśmy teraz w poniedziałek przeniesiony lot właśnie 500 km. No on był troszkę cięższy. Gołębie, no widać było zresztą na ostatnim filmie, że no miały, poczuły ten lot, krótko mówiąc. No i teraz już mają właśnie, widzicie, 500-kę, a w czwartek będą kosztowane na 700-kę. Czyli 520 to jest już 1040, i mamy 740, no to praktycznie
W niecałe 2 tygodnie te gołębie zrobią 2000 km, więc no tutaj, dlatego mówię, że ostatnia chwila do chwalenia się wynikami, gdyż no mam stałe, małe stado, też nie da mi się tutaj rozgrywać, że tak powiem, przepraszam was, nie da mi się rozgrywać tego w taki sposób, że na przykład koszuję na tą ostatnią 500-kę część gołębi, na 700-kę część, żeby jednak to jest duża przewaga, kiedy ma się tą możliwość, przypuśćmy, koszowania 20 czy tam 15 gołębi na maraton, ale pozostaje dodatkowo na 500-kę do obstawienia, przypuśćmy, 30 sztuk gołębi, więc wtedy się nie traci tych konkursów. No u mnie tego niestety nie ma, bo ja mam w tym momencie 30 parę gołębi i zgubiłem 8 gołębi do tej pory z lotów. No i ewentualnie dzisiaj sobie zostawię, bo mam taką pewniaczkę z tamtego roku. Gdzie ona jest? O, tutaj sobie siedzi. Ona w tamtym roku wszystkie 3 maratony zrobiła w konkursie i to jeden tak naprawdę fajnie szpicowo miała, więc ja ją teraz zostawię, żeby ona sobie troszeczkę odpoczęła, żeby jutro nie leciała po prostu w czwartek i skoszowania na tą 700-kę. No i jeszcze sobie coś tutaj upatrzę, żeby zostawić, obstawić tymi gołębiami po prostu tak pewniej tą 700-kę. No a reszta idzie dzisiaj, roczne też, no i zobaczymy, jutro się okaże, jak to poszło. Trzymajcie się, cześć. Koledzy, mieliśmy tu nawałnicę, trochę nas zalało, ale najbardziej dziwi mnie to, że w taką pogodę po wczorajszym katastrofalnym locie doszedł mi jeden gołąb. Ale już chyba weszła, pokażę już ją wam w środku. Jestem w środku. Widzicie, jeszcze w sumie nawet nie posprzątane. I tu jest samica, która doszła teraz. Cała mokra, jest taka nawałnica, że dookoła tutaj dużo domów pozalewane. Słyszę, syreny wyją, jak jechałem też tutaj, bo bałem się, że rodziców zaleje. Jak jechałem tutaj, to też padało jak z cebra. No jak się tutaj ogarnęło tematy, to ta samica po prostu przyleciała. No pełen szacunek, naprawdę, w taką pogodę, a ona wywodzi się właśnie z takich twardzieli, od hodowcy z Muniny, to jest rzeszowskie, on hodował lata gołębiami, ona się wywodzi z Ardenów, no to są twardziele, tylko na dzisiejsze wyścigi są troszeczkę za wolne i ona tutaj w tym roku to mi przylatywa, może ma ze 2 konkursy, ona zawsze tak ciut po konkursie, że tak powiem, przylatywała. No ale dzisiaj potwierdziła, że jeżeli chodzi o twardość, to ma naprawdę bardzo dużo może wnieść do mojej hodowli. Ogólnie je mam sprzątane, bo z racji tego, że mieliśmy w niedzielę no, katastrofalny lot. Wczoraj mi na 35 gołębi brakowało, w nocy 11. I no ona teraz 10, bo ona doszła. Gołębie już pod koniec przychodziły bardzo zmęczony. O, tutaj pewnie, gdzie on jest. O, ten samczyk to jest taki zbój, zawsze ściga gołębi z cela. Dzisiaj siedzi, odpoczywa, bo jest wyjechany na maksa, ale z tego co mi wiadomo, to bardzo dużo oddziałów w Polsce miało ciężki lot w tą niedzielę. Pogoda super, wydawało się, że gołębie no, będą bombardować, a to była taka kapanina. U nas konkurs trwał prawie 2 godziny, a wiatr w ogon, piękne niebo, ale to było tutaj za dużo dni, według mnie za dużo dni po prostu padało i na jeden raz przyszło rozpogodzenie, wszystko to parowało i to takie moje podejrzenie, że to miało wpływ, bo poza tym to nie widzę przeciwwskazań, żeby lot tak miał wyglądać, no, a wyglądał jak wyglądał. I jeszcze dodatkowo na koszowaniu zauważyliście, że tam zwróciłem uwagę, o właśnie, na tego białolota.
To jest gołąb, który on się powinien tutaj zameldować, ale się niestety nie zameldował. Podejrzewam, że no właśnie takie braki zdrowotne pokazały się na tym locie i nie dał rady. Zobaczymy, no może dojdzie, bardzo bym chciał, żeby doszedł. Tutaj już taki awaryjny samiec zajął mu cele. Samicę mu też zakosił, także jak powróci, to będzie musiał walczyć na nowo o dom i później znowuż na loty go damy. Samicę oddzielam, no idę też patrzeć, bo to pogoda taka, a nie inna i nam tutaj, ja mieszkam troszkę na górce i z pól nam woda spływa. I jest problem, że tak powiem. Na dole mam taką rzeczkę i rzeczka w sumie już wylała, ale to jest taka rzeka, która szybko wzbiera i szybko opada, więc myślę, że większy szkód nie narobi. Jak widać, po niedzielnym locie troszeczkę gołębik się przerzedził. Był to taki najcięższy lot w sezonie, przynajmniej w naszym oddziale. Zresztą pół Polski też w tą niedzielę dostała baty. No, skupiając się konkretnie na mojej hodowli, to do dzisiaj nie mam 9 gołębi. No, w moim przypadku to jest bardzo dużo. Koszowałem 35 gołębi, to praktycznie 1/3. No przesadziłem, ale coś pod to, gołębi zginęło, czyli te moje przewidywania w dniu koszowania się niestety spełniły. No ja liczyłem na to, że lot będzie prosty, bo wszystko zapowiadało na to, że wiatr będzie w ogon, też bez przesadnych upałów, ale coś tam nie zagrało, no po prostu. Zresztą wszyscy dostawali baty w niedzielę. Mnie to też nie ominęło. Akurat ten roczniak, którego tutaj przewidywałem, że też ma coś z drogami, no to on doszedł, ale no ten stary samiec, to już młodzież zajęła widzę jego cele, ten stary samiec no nie dał rady. A zresztą opowiadałem o tym w wcześniejszym filmie. No i w związku z tym mamy dzisiaj czwartek i reszta chłopaków z oddziału koszuje na maraton 700 km. No ja sobie odpuściłem, ja nie mam dużego stada. Jak zauważyłem właśnie, że tutaj no jest ten problem zdrowotny, jeżeli chodzi o tydzień przygotowania do maratonu, no to nie mamy za dużo czasu. Podawanie leków jeden dzień, antybiotyku na jeden dzień, to w ogóle mija się z celem. Trzeba go podawać minimum 3 dni. Jakbym go podał przez 3 dni, to bym musiał w sumie dzisiaj praktycznie, no wczoraj na wieczór skończyć. Dzisiaj gołębie zakoszować, one by były jeszcze na bombie w koszu po antybiotyku, ale to tak jak u ludzi po prostu. Antybiotyk osłabia, nie? I w momencie, kiedy on z nich będzie schodził, one byłyby wypuszczane z kabiny. I to by dla nich była po prostu masakra, więc związałoby się to też z kolejnymi stratami. Dlatego postanowiłem, że nie koszuję na 700. Zostawiłem ptaki w domu. Samice się już mi tu ostro dobijają. Zostawiłem ptaki w domu i co? No skupiam się na... Zacząłem wczoraj podawać im po prostu doksycyklinę na drogi oddechowe. W sumie zaczęły mi się te problemy od gołębi młodych, gołębików młodych, ale to jak już się zaczyna jednym, to przechodzi później do drugiego. No tutaj te stare gołębie, one tak tego nie odczuwają, ale co chwilę widać właśnie, przed chwilką, nie wiem czy zauważyliście, ale o, ten samiec właśnie też tak delikatnie zczepnął dziobem i widać takie przełykanie po prostu śliny. Więc no, tak wygląda na dzisiaj ta sytuacja w gołębniku. Troszeczkę jestem załamany, liczyłem, że dzisiaj też coś dojdzie. Po środzie, tak jak mój kolega mówi, w środę zawsze lubi coś dojść, ale niestety nie w moim przypadku. Dzisiaj dalej nic. Dalej nic niestety. A no tak na pocieszenie to z takiej katastrofalnej też 300, co wtedy zgubiłem też 4 gołębie. No, i w sumie na tych dwóch lotach zgubiłem praktycznie
wszystkie gołębie, które były, zgubiłem w tym sezonie, no. Dwa takie ciężkie loty były i niektóre nie dały rady. Dlatego tak to wygląda. Trzymajcie kciuki. Za tydzień wracamy do walki. Na 300 koszujemy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.